Chrystus i zgromadzenie, zbór i Kościół. Nowy Testament odsłania wielką tajemnicę zgromadzenia Bożego, czyli Kościoła Chrystusowego. Jeśli w Starym Testamencie szukamy symbolów, symboli i wzmianek o tej tajemnicy, to znajdujemy je już w pierwszej księdze Biblii. Człowiek, jak wiadomo, był przeznaczony do panowania nad całym stworzeniem, którego był głową. Bóg sam przyprowadził do niego zwierzęta polne i ptactwo niebieskie, aby zobaczył, jakoby je nazwać miał, a jakoby nazwał człowiek każdą duszę żyjącą tak, aby było imię jej. Tak mówi Słowo Boże w pierwszej księdze Mojżeszowej 2:19. Mimo to człowiek pozostał osamotniony. W całej przyrodzie nie było żadnej myślącej i przychylnie do niego usposobionej istoty, która byłaby w swej głowie pomocą i dorównywałaby jej. Wówczas wydarzyło się coś zdumiewającego. Wtedy przypuścił Jehowa Bóg twardy sen na człowieka i zasnął. Wziął jedno z jego żeber, a jego miejsce zatkał ciałem i zbudował Jehowa Bóg z żebra, które wyjął z człowieka, kobietę i przywiódł ją do człowieka. Rzekł człowiek, ta teraz jest kością z kości moich i ciałem z ciała mego. Wtedy przypuścił Jehowa Bóg twardy sen na człowieka i zasnął. Wziął jedno z jego żeber, a jego miejsce zatkał ciałem. I zbudował Jehowa Bóg z żebra, które wyjął z człowieka kobietę i przywiódł ją do człowieka. Rzekł człowiek, ta teraz jest kością z kości moich i ciałem z ciała mego. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:21-23. Sen jako stan przerwanej świadomości jest obrazem śmierci. Opisany przebieg przypomina nam to, co Chrystus, Syn Boży, uczynił dla nas. Poniżył się i stał się człowiekiem, a jego doskonała ofiara na krzyżu była przyczyną powołania przez Boga oblubienicy Chrystusa, przyszłej jego małżonki. On będzie z nią panował nad odnowioną ziemią w czasie nowego przymierza. Aby mogło to nastąpić, Pan Jezus musiał pójść na krzyż i umrzeć. Syn Człowieczy musiał zapaść w głęboki sen śmierci, inaczej Bóg nie wykonałby swego zamiaru. Bezowocnym trudzeniem się jest dążenie człowieka, aby powrócić do stanu, jaki zajmował przed upadkiem. Wszystkie podobne wysiłki są daremne. Nadzieja chrześcijanina opiera się na śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Z tymi faktami wierzący jest spokojny. Z tymi faktami wierzący jest spojony i zjednoczony. Odrodzony człowiek posiada nowe życie tylko dzięki śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Posiada je w Nim, w Chrystusie Jezusie, jako powstałym z umarłych. Gdyby Pan Jezus Chrystus nie zapadł w cudzysłowie w głęboki sen śmierci, to pozostalibyśmy wszyscy w występkach i grzechach naszych. Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i gdyśmy byli umarłymi w występkach, ożywił nas pospołu z Chrystusem, jak mówi nam list do Efezjan, 2:4-5. Słowo stało się ciałem. Syn Boży przyjął postać niewolnika, by jako drugi Adam umrzeć i móc w swojej śmierci i w zmartwychwstaniu połączyć na wieki z sobą odkupionych.
Tak mówi nam Ewangelia według Jana, 12 rozdział, 24 werset. Są oni teraz członkami ciała Jego, z ciała Jego i z kości Jego tworzą zgromadzenie, zbór, kościół, będący ciałem Jego, jak mówi nam list do Efezjan 1:22. I stanowią z Panem Jezusem przez Ducha Świętego nierozerwalną całość. Ten cudowny fakt nazywa apostoł wielką tajemnicą, zakrytą od wieków w Bogu, który wszystkie rzeczy stworzył, jak to mówi nam list do Efezjan, 3 rozdział, 9 werset. Po swej śmierci i zmartwychwstaniu nasz Pan i Zbawca, Pan Jezus Chrystus, nadal pozostał człowiekiem, Jezusem Chrystusem. On od czasu, gdy wstąpił do Ojca, tronuje tam w niebiosach, nad niebiosami, tronuje tam po Jego prawicy ukoronowany czcią i chwałą. O wywyższonym Chrystusie i Jego zgromadzeniu, czyli zborze, pisze apostoł Paweł, kiedy przedstawia relację, stosunek męża do żony według myśli Bożej. Albowiem żaden nigdy ciała swego nie miał w nienawiści. Je żywi i pielęgnuje jako i Pan zgromadzenie, gdyśmy członkami ciała Jego i ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i zwiąże się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica ta jest wielka. Lecz ja mówię odnośnie do Chrystusa i zgromadzenia. List do Efezjan, 5 rozdział, 29 do 32 wersetu. Słabe odbicie tej wielkiej tajemnicy objawionej dopiero przez Ducha Świętego apostołowi Pawłowi widzimy już na pierwszych stronach Biblii. Adam i Ewa korzystali wspólnie z radości Eden. Adam był głową nie tylko wszystkiego, co było w raju, w Eden, lecz także stał się nią dla Ewy. Z chwilą, gdy otrzymał ją jako żonę, ona była kością z kości jego, ciałem z ciała jego. W niej znalazł swoje uzupełnienie i obfitość. Panowanie nad ziemią zostało powierzone obojgu. Podobnie będzie kiedyś zgromadzenie uwielbione z Chrystusem będzie dzielić Jego zaszczyty i panować z Nim w czasie nowego przymierza. Panowanie nad ziemią zostało powierzone obojgu. Podobnie będzie kiedyś zgromadzenie uwielbione z Chrystusem będzie dzielić Jego zaszczyty i panować z Nim po rozpoczęciu nowego przymierza w tysiącletnim królestwie pokoju. Chwała łaski, jaka promieniuje stąd, jest prost przekonująca. Nie dość na tym, że Bóg ma takich, którzy bez wyjątku byli umarłymi w przestępstwach i grzechach i którym podarował wieczne szczęście, a nawet wieczną wspaniałość w Chrystusie. Aż dotąd sięga sprzed założenia świata jego wyrok, że zgromadzenie miało być pełnością Chrystusa. On jest głową, ono ciałem. Głowa bez ciała nie stanowi całości. Adam był głową pierwszego stworzenia. Chrystus jest głową ciała, zgromadzenia, który jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby on we wszystkim miał pierwszeństwo, ponieważ upodobało się Ojcu, aby w nim mieszkała cała pełność, jak mówi nam list do Kolosan, 1 rozdział 18-19. Jeśli wierzący chce oglądać wielkość mocy Bożej, to nie może nic lepszego uczynić, jak rozważać zmartwychwstanie Pana Jezusa i udział swój w nim zmartwychwstałym. Im więcej Duch Zbawionego zajmuje się tego rodzaju rozpamiętywaniami, rozmyślaniami,
tym wspanialsza staje się dla niego prawda Boża, a bardziej marną pokazuje się niewiara. Przyzwyczajono się uważać błogosławieństwa i bezpieczeństwo pojedynczych dusz za jedyny cel odkupienia, lecz jakież to małostkowe jest pojmowanie tej sprawy. Wszystko, co należy do każdego wierzącego, jest zupełnie zabezpieczane, nie ulega wątpliwości. Jest to najmniejsza część odkupienia. Chwała Chrystusa jest włączona w istnienie Kościoła, czyli zgromadzenia. To znaczy istnienie Kościoła powiększa chwałę Chrystusa i to jest prawda o sile i godności znacznie wyższej. Jeśli jestem uprawniony według Pisma Świętego do tego, aby widzieć się jako składnik zgromadzenia, które jest Chrystusowi nieodzowne, wtedy nie mogę powątpiewać dłużej o zupełnej troskliwości Pana odnośnie do moich osobistych potrzeb. Czy Kościół jest konieczny dla Chrystusa? Bez wątpienia, że tak. O, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Chcę uczynić mu pomoc, jemu równą, bo mąż nie jest z kobiety, ale kobieta z męża. Albowiem mąż nie jest stworzony dla kobiety, ale kobieta dla męża. A wszakże nie jest ani kobieta bez męża, ani mąż bez kobiety w Panu. Albowiem jako kobieta jest z męża, tak też mąż przez kobietę, a wszystko od Boga. Jak to mówi nam pierwszy list do Koryntian 11, od 8 do 12. Jak bez Ewy byłaby luka w stworzeniu, tak bez oblubienicy byłaby luka w nowym stworzeniu. Przedziwna myśl Boża. Pan Jezus Chrystus musiał swe miejsce zająć w niebie i zesłać Ducha Świętego na ziemię, aby ten ochrzcił wierzących w jedno ciało. Z tego jednak nie wynika, że pojedyncze dusze przed śmiercią Chrystusa nie były ożywiane duchowo i uratowane. Adam i wiele tysięcy innych na przestrzeni wieków zostali zbawieni mocą ofiary Chrystusa, choć ta ofiara nie była jeszcze dokonana. Zbawienie pojedynczych dusz, a tworzenie przez Ducha Świętego Kościoła to dwa różne zagadnienia. Niestety, różnicy między nimi często nie bierze się dostatecznie pod uwagę i nawet tam, gdzie jest ona według nauki o Kościele broniona, spotyka się rzadko praktyczne następstwa, które powinny wynikać z tak wzniosłej prawdy. Prawdy, które powyżej wcześniej krótko omówiłem, pokazują nam, na jakim pewnym gruncie zbawieni są postawieni. Czyż można było zupełniej wyrazić jedność ich z Chrystusem, jak przez słowa: gdyśmy członkami ciała Jego, z ciała Jego i z kości Jego, wierzący zawdzięcza wszystko Bogu i łasce Jego. Własne czyny dokonywane w celu połączenia się z Chrystusem nie pomogą ani nie przeniosą do Niego. Dzięki wyrokowi Bożemu i chwalebnemu dziełu Pana Jezusa jest ustanowione połączenie wierzącego z Nim na wieki. Mądrość i miłość Boża obmyśliła, aby nędznego grzesznika wznieść wysoko aż do boku swego majestatu. Co za cudowna i godna podziwu łaska Boża. Słowo małżonka jest symbolem miłości i jedności pod względem stanowiska. Oblubienica zajmuje z oblubieńcem jednakowe stanowisko. Żydowska ziemska oblubienica wybrana od założenia świata stanie się widoczna i będzie błyszczała ziemską chwałą dopiero podczas nowego przymierza w czasie tysiącletniego panowania Chrystusa. Oblubienica zajmuje z oblubieńcem jednakowe stanowisko. Żydowska ziemska oblubienica wybrana od założenia świata stanie się widoczna i będzie błyszczała ziemską chwałą
Dopiero podczas nowego przymierza, które zacznie się po rozpoczęciu tysiącletniego panowania Chrystusa, Kościół, czyli oblubienica niebiańska, ma udział w niebiańskiej chwale jako wybrana przed założeniem świata, zebrana podczas łaski, wzięta w powietrze, kiedy Pan Jezus po nią przyjdzie, obecna przy Jego objawieniu i założeniu przez Niego Królestwa na ziemi. Kościół, czyli oblubienica niebiańska, ma udział w niebiańskiej chwale, jako wybrana przed założeniem świata, zebrana podczas łaski, wzięta w powietrze, kiedy Pan po nią przyjdzie 7 lat przed rozpoczęciem nowego przymierza, obecna przy Jego objawieniu i założeniu przez Niego Królestwa na ziemi. Gdy Bóg dokonał dzieła tworzenia, wtedy powstała konieczność istnienia głowy nad całym stworzeniem. I Bóg rzekł: uczyńmy człowieka. Jeżeli chodzi o ostatnie słowo, to spotykamy dwa wyrażenia. Stworzył go i stworzył ich, jak widzimy w pierwszej księdze Mojżeszowej, pierwszy rozdział 26 do 28 wersetu. Wprawdzie dopiero w drugim rozdziale jest opisane kształtowanie kobiety, jednak już w pierwszym czytamy, że Bóg błogosławił ich, liczba mnoga, ich, i wyznaczył im wspólne miejsce w rządzeniu ziemią. Wszystkie formy świata zwierzęcego były pod ich wspólnym panowaniem. Ewa odebrała wszelkie błogosławieństwa w Adamie, dzięki niemu osiągnęła godność współwładczyni. Chociaż faktycznie kobieta jeszcze nie istniała, Bóg ją widział, ponieważ dzięki jego uchwale była już cząstką pierwszego człowieka. Tak jest z Kościołem, oblubienicą niebieskiego, niebiańskiego człowieka. Była ona przed wiekami widziana w Chrystusie i przeznaczona dla swej głowy i Pana. W Psalmie 8 znajdujemy piękny opis człowieka, którego Bóg postawił nad dziełem swych rąk. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem. Uwieńczyłeś go, dałeś mu panowanie nad dziełami swoich rąk. Wszystko złożyłeś pod stopy Jego, owce i wszelkie bydło. Nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Tak czytamy w Księdze Psalmów, Psalm 8, wersety od 4 do 9. Tu mamy przedstawionego człowieka, lecz bez jakiejkolwiek wzmianki o niewieście. I to jest zupełnie właściwe i znamienne. Kobieta była widziana w mężczyźnie. Nigdzie w Starym Testamencie nie znajdujemy bezpośredniego objawienia tajemnicy Kościoła. Apostoł Paweł mówi wyraźnie: w innych pokoleniach nie była oznajmiona synom ludzkim, jako teraz objawiona jest świętym jego apostołom i prorokom Nowego Testamentu w duchu. List do Efezjan, 3 rozdział, 5 werset. Z tego powodu we wspomnianym psalmie jest pokazany nam tylko mąż. Z tego powodu we wspomnianym psalmie 8 jest pokazany nam tylko mąż, ale wiemy, że mężczyzna i kobieta są ujmowani w jedno słowo, człowiek, co w przyszłości znajdzie swój doskonały odpowiednik. Duch Święty
daje świadectwo o Chrystusie i mówi o Jego wspaniałościach, niezbadanych bogactwach, piękności i łasce, o godności Jego osoby i dostojności Jego dzieła. Jednocześnie oświetla niewypowiedziane szczęście wierzącego, jedność Jego z Chrystusem, świadomość, że pochodzi z ciała i kości Pana Jezusa. Odkupieni zostali wybrani przed założeniem świata, jak mówi nam list do Efezjan 1:4, ku chwale wspaniałości łaski Boga Ojca, a więc ciało Chrystusowe było już wtedy sposobione i wszystkie członki w Bożą Księgę wpisane podczas wielu dni były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Tak mówi nam Psalm 139. Werset 16. Zanim jeszcze pierwszy człowiek, będący pierwszym członkiem zboru, odetchnął tchem życia, Bóg przeznaczył według swej wiecznej woli, aby wszystkie członki były upodobnione obrazowi Syna Jego. List do Rzymian 8:29. Zanim jeszcze pierwszy członek zboru odetchnął tchem życia, Bóg przeznaczył według swej wiecznej woli, aby wszystkie członki były upodobnione do obrazu Syna Jego. List do Rzymian 8:29. Uchwały Boże stawiają zgromadzenie jako konieczny warunek do pełnienia tajemniczego człowieka. Uchwały Boże stawiają zgromadzenie jako konieczny warunek do pełnienia tajemniczego człowieka. Uchwały Boże stawiają zgromadzenie jako konieczny warunek do pełnienia tajemniczego człowieka. Powołane jest ono dlatego, aby było pełnością Pana. Jest to tytuł zasługujący na podziw, odsłaniający godność, doniosłość i wspaniałość zgromadzenia. Zgromadzenie zostało powołane do życia z chwilą wyjścia Chrystusa z grobu. Jest ono cząstką Jego ciała i Jego kości. Pan Jezus jako głowa, a oblubienica jako ciało stanowią nowego człowieka, abyśmy wszyscy doszli do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do dorosłego męża, do miary zupełnego wzrostu pełności Chrystusa. List do Efezjan 4:13 o tym nam mówi. Kościół, tworząc całość z Chrystusem, zajmie w wieczności szczególne, tylko dla siebie przeznaczone miejsce. Gdy wierzący zrozumieją przez Ducha Świętego prawzór, jakim jest Adam i Ewa, gdy zrozumieją odrębne stanowisko Kościoła, jego nadzwyczajny stosunek do drugiego człowieka, Pana z nieba, jak mówi nam pierwszy list do Koryntian 15:47, jego szczególne przywileje i dostojeństwa, gdy przyjmą to i urzeczywistnią, wtedy wydadzą najbogatsze i najprzyjemniejsze owoce. Jak wiele miłości Ewa zawdzięcza Adamowi, jakiej bliskości z nim zażywała i jakiej serdecznej społeczności. Brała udział we wszystkich myślach swego męża, we wszelkiej jego godności i wspaniałości. On nie panował nad nią, lecz z nią. Był panem całego stworzenia, a ona była jedno z nim. Żadne inne stworzenie nie było tak bliskie Adamowi jak Ewa, ponieważ żadne nie było jego cząstką. Podobnie jest z Kościołem, który w przyszłej chwale zajmie najbliższe miejsce przy Chrystusie. Podziw nasz wzbudza nie tylko to, czym Kościół będzie, ale także to, czym jest teraz. Jest ciałem, którego Chrystus jest głową. Zgromadzenie jest świątynią, w której sam Bóg mieszka. Jeżeli bierzemy pod uwagę obecną i przyszłą godność Pana Jezusa, z którym przez łaskę Bożą tworzymy całość, to dochodzimy do przekonania, że powinniśmy wieść życie godne, święte, uległe i odosobnione, by móc powtórzyć za apostołem Pawłem: dobry bój
pojowałem. Wiarę zachowałem. Zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, jak mówi drugi list do Tymoteusza 4:7-8. Oby Duch Święty dał nam mocę, abyśmy mogli godnie odpowiadać powołaniu niebiańskiemu, o czym mówi apostoł Paweł, abyście mając oświecone oczy waszego serca, wiedzieli, która jest nadzieja powołania Jego i które jest bogactwo wspaniałości dziedzictwa Jego w świętych i która jest przewyższająca wielkość mocy Jego ku nam, wierzącym według skuteczności potęgi siły Jego, a Jego dał za głowę nad wszystkim zgromadzeniu, które jest ciałem Jego i pełnością Tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Jak mówi nam list do Efezjan, 1 rozdział od 18 do 23 wersetu.